Hej, witam was bardzo serdecznie w niepoważnym graniu. Dziś powrót do klasyki tej serii, czyli to, co lubicie najbardziej, a więc krapowate gówna starej daty. I mamy tutaj grę, która... co... nie przechodzi mi teraz za bardzo przez gardło, ale jest jednak prawdą. Jest grą mojego dzieciństwa. Miałem kartridż z tą grą i jeszcze miałem na tym samym kartridżu taką grę z czołgami. Battle Tanks czy coś takiego. Byłeś takim czołgiem, widziałeś to wszystko z perspektywy czołgisty. Miałeś mapę i musiałeś niszczyć cele. To było tak w tak gówniany sposób wciśnięte na tego kartridża, że żeby w ogóle dowiedzieć się, że ta gra istnieje, musiałeś zresetować tę grę, bo ona się zawsze pojawiała jako pierwsza tuż po uruchomieniu Pegaza. No i cóż, The Karate Kid. Jak wnioskuję, gra jest na podstawie filmu, ale szczerze to tego nie widać za bardzo. Więc zaczynamy. I teraz z tego co pamiętam, ta gra jest dosyć krótka, ale jest też upierdliwa. Jako dziecko udawało mi się ją przejść. Ale wiecie, większość gier, które przechodziłem jako dziecko, teraz wydaje mi się cholernie trudna. Tak jak chociażby Rush and Attack, którego nie wyobrażam sobie, żebym mógł teraz przejść. One player i zaczynamy od tournamentu karate, który jest strasznie głupi, ponieważ wystarczy w sumie chyba nawalać cały czas nogą. Okej, czarny karateka. Oj, tak, to jest właśnie walka nasza z nim. Okej, ten już ma jakąś taktykę, nawet jest silny. A, czy ja wygrałem? A nie, dobra, to jest ostatni. A masz, to jest moje karate. Dobra, to... pierwsza runda została zaliczona. Teraz jest ta trudniejsza część, ponieważ idziemy sobie po planszy i musimy bić się z tymi ludźmi. Już nie pamiętam co mi co daje. Czy tu można czegoś używać? Czegoś niby użyłem, ale czego? Nie mam pojęcia. Pomijam fakt, że oni się pojawiają kompletnie znikąd. I to w sumie... no dobra, no niby się... tutaj ktoś może powiedzieć, że się czepiam, bo przecież w kontrze też tak było. Ale w kontrze, jak się pojawiali jacyś żołnierze, to się pojawiali poza ekranem. Tutaj wyskakują na nas, no tak po prostu, pojawiają się. Czemu oni strzelają we mnie kapustą? Ja uwielbiam, jak w grach jest sterowanie na strzałce w górę. To znaczy, wyłączam... znaczy, mówię tutaj trochę o trochę starszych grach, bo w PKK nie 2 też tak jest, ale w PKK nie 2 jest dobry ten, dobrze ustawione skakanie. Tutaj zazwyczaj w grach, w których skaczemy strzałkami do góry, to sterowanie przy skoku jest strasznie górne. No i co ja mam? Co się dzieje? Jak mnie to wkurza? O, mogę nawet tutaj wejść. O, to jest ta minigra, której nigdy nie przyszedłem. Co miałem zrobić? Znaczy, miałem to chyba kopnąć. Ale dobra. Ciśniemy. A myk! No! Proszę się odsunąć. O, tutaj sobie wejdę. Mogę tu wejść? O, świetnie! No i teraz... Co tu się wydarzyło? Uratowałem dziewczynę, która była... która wisiała w powietrzu, to rzeczywiście ratunek się jej przydaje, bo to nie zawsze jest taka typowa sytuacja, że się wisi w powietrzu. Natomiast tutaj jest głupie to, że tak naprawdę w pewnym momencie, jak dwóch zaczynacie napierdzielać z różnych stron, to nie masz możliwości uwolnienia się. No i patrzcie, on mnie odbija cały czas. Okej, okay. To będą muchy. A nie, znowu ten... O! Ale dwa razy mi się zdarzyło uderzyć. To jest coś. Sorry, no bonus. Okej, okay, idziemy górą, to wygląda o wiele bezpieczniej. A, niestety, dach jest niestabilny.
No, no to idziemy dalej. Tu pamiętam, że jak jacyś bossowie są na końcu i chyba wszyscy wyglądają dokładnie tak samo. Serio, tutaj, znaczy moja teoria jest taka, że Karate Kid podpadł jakiś wegetarianom i teraz oni go chcą nawrócić na swój ton rozumowania. Tok rozumowania, przepraszam. Ale on się nie daje. Kurde, jak to jest? Jak to jest skonstruowane, że raz ich uderzam niby, raz nie, a trafiam w to samo miejsce? A nie widzę, żeby oni w jakikolwiek sposób się bronili. A przypominam, że to jest druga runda dopiero. Dobra, będę po prostu biegł. Co mi dają te litery? Życie, powiadacie. No. A masz! No. Dobra, do widzenia, chcę iść dalej. Myk. No, co to miało być? O nie, starcze! Zawisłeś na dachu. Ale uratowałem cię. Myk. O nie! To koleś ze zrośniętymi brwiami. Udało mi się. Kurde, ten koleś był łatwiejszy niż tamci. O. Teraz jeszcze ptaki mnie będą atakować. Rozumiem, że ta gra mocno się wzorowała na grze Kung Fu, tak? Że chcieli... Tam w tej grze Kung Fu mieliśmy takie ćmy czy motyle. Mieliśmy smoki, prawda? I tutaj też chcieli coś takiego dać. Z tym, że tam jeszcze, powiedzmy, było to fajne. Tutaj... O! Tutaj jest to trochę wkurzające. Jezu! Wiecie, że ja, to jest tak naprawdę już połowa tej gry. Myk! A jak ja miałem... A jak ja miałem to w całości zniszczyć, jak tam ten pasek nie dochodził do całej mocy, którą mogłem użyć? Kto to wie? Domyśl się! Jest! Małpa! Harambe! No nie! No nie! Zestrzelili go znowu, drugi raz! No... Zesrajcie się. Nie wiem, ile mam w ogóle życia. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaki jest ostatni boss, to tym ostatnim bossem będzie... chyba ta sama osoba, którą pokonałem w drugim levelu. W ogóle, pamiętacie to z filmu? Bo ja starego Karate Kida nie pamiętam. Oglądałem tylko tego Karate Kida, w którym grał Jackie Chan i ten, i... jak on się nazywał? No w każdym razie ten... ten syn Willa Smitha. I raczej zważywszy na fakt, że jest to... remake, to fabuła była podobna i... nie widziałem, żeby takie rzeczy były... No szlak! Czy będzie jakiś bonus, który mu się uda wygrać? A jeszcze pamiętam, że były muchy. Można było jeszcze łapać muchy w wykałaczki, ale tego tutaj jakoś nie... Jezu, Harambe! Tak, Harambe dał mi życie. I teraz tak, ja skoczę i coś tak wpadnie, że ja spadnę tam do tej przepaści. Tak będzie, na... Myk, myk. No szlak. Tutaj mogę wejść, tutaj na... Tu, no tutaj już muszą być muchy, a może nie. No co te bonusy? A jak zauważyłem, to te ptaki mi jakoś nie zabierają energii. One mnie tylko odpychają. Przynajmniej w tej chwili. Dobra. Panowie, fajnie się z wami walczy, ale to już jest wkurzające. Ledwo co ja zabiję jednego, to się pojawia drugi. Off. O jest, to jest zbieranie much. Myk! Jest!
Tutaj trzeba taktykę wyczuć. A może nie? Trzy! Cztery! A nie macie kurde packi na muchy? Na serio? Po co tak sobie utrudniać? O, tu też mogę wejść. O, młot! Czyli coś, co lubię. Czemu? A, zresztą. Nie pytajmy dalej. Dobra. Ciśniemy! Nie, znowu kapusta! Ja nie wiem, tutaj... Chyba przy tej kapusie to się wzorowali na Super Mario Bros. 2, nie? Tylko, że tam była rzepa. Ale to warzywo i to warzywo. Co jest? Dajcie mi tu wskoczyć do cholery jasnej. O, wreszcie. O, młot! Tak. Czy uda się go uderzyć więcej niż dwa razy? Nie, ale raz też się udało, także... O, ja... Most, któremu brakuje stopni. Myślę, że to będzie śmieszne. O, macie! Nie dam wam zniszczyć mostu. Czemu oni nie mogli wpaść do wody? O. Możemy się zrewanżować z muchami. W ogóle widzicie, ile tu jest bonusów? Uda się? No nie, jedna... Kurde... Great, ale przynajmniej jakieś punkty. No nie. Umiem karate. Umiem zabijać ludzi. Ale woda? Nie. Co wy? Nie umiem pływać. I jeszcze taki kawał mnie tutaj zrzucili. Nie idę do tego bonusu. Nie wiem w sumie nawet, czy mogę tutaj iść, ale... Nawet gdybym mógł, to nie, i tak nie pójdę. No, błagam. To jest jakiś żart. Tutaj cały czas praktycznie muszę być w ruchu. Znaczy, powiem wam tak. Nie powiem, żeby ta gra była jakaś super zła, jak ją tam przedstawiają niektórzy. Ale... Mimo wszystko, no... Nie jest też dobra. Przez to właśnie odbijanie się od przeciwników. Przez to, że oni się... Nie chciałem tam iść. Chociaż w sumie łapanie much to może... Czyli jak rozumiem, mogę w nieskończoność te bonusy trzaskać. Ale dobrym pytaniem jest, gdzie ja mam życia? Gdzie się podziały moje życia? Szrok! Koniec gry? Nie. Pierwszy raz chcę, żeby tak, żeby przegrać, nie? Znaczy w sensie, żeby już nie grać. No co to było? Czy wy się to widzieli? Oni takie kombo natrzaskali i ja... Żebym jeszcze się mógł jakoś tak minimalnie obronić. Ale nie. Jeżeli już cię coś odpycha, to nie masz szansy się tak naprawdę obronić. I nie, nie chcę bonusu. Co za... Ojej, nie zostaliśmy mistrzem karate. Trudno. Jaden... O, właśnie, przypomniałem sobie, jak się nazywał. Jaden Smith zostanie. Także na razie do następnego.